Dziś niedziela Palmowa i wraz z Jezusem wjeżdżamy do Jerozolimy. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w kolejnym rozważaniu w kolumnie Słowa, w miejscu, gdzie spotykamy się, aby pochylać się nad Ewangelią. Dziś rozważanie szczególne dlatego że w tą niedzielę są odczytywane dwa fragmenty Ewangelii. Jeden długi opisujący mękę pańską, stąd nazwa niedzieli palmowej i niedziela męki pańskiej i drugi, nie we wszystkich parafiach i nie zawsze przed procesją palmową i przed poświęceniem palm. I skupimy się na tym drugim fragmencie. W tym roku jest to fragment z Ewangelii Jana. Posłuchajmy go. A potem posłuchajmy krótkiego rozważania. Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł mu naprzeciw. Wołano Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz Król Izraela. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane. Nie bój się co Rosyjonu, oto król twój przybywa, siedzący na oślęciu. Z początku jego uczniowie nie zrozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane, i że tak mu uczynili. E Pierwszym takim elementem tej Ewangelii jest to określenie na zajutrz. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to widzimy taką sekwencję zdarzeń, która doprowadza do śmierci Jezusa. Mamy namaszczenie w Betanii, mamy właśnie wjazd Jezusa do Jerozolimy, mamy kolejne spotkania, mamy zdradę Judasza, czy zapowiedź zdrady Judasza. Możemy zrekonstruować te dni i widzimy, że Jezus ma nad tym wszystkim kontrolę. On jest tym, który to wszystko prowadzi. Takim punktem, który to pokazuje bardzo dobitnie jest 18 rozdział Ewangelii Jana, kiedy Jezus czeka w ogrójcu. Przychodzą ci, którzy mają go pojmać, i przychodzą, mówią, że szukają Jezusa z Nazaretu. On odpowiada: Ja jestem. I oni padają do nóg. Z ziemi muszą się podnosić. Jakby jest takie pokazanie, że Jezus ma bardzo konkretny plan. Że on jest też panem całej tej sytuacji. I kiedy tak myślałem właśnie nad, tym, nad tą kwestią na zajutrz, nad tym planem, nad tą sekwencją, to, to pomyślałem, że to jest pytanie do nas, na ile my jesteśmy w stanie zaplanować nasze życie. Pomyśleć nad tym, jak ono będzie wyglądało. Na ile planujemy naszą modlitwę, religijność, ale też przyszłość. Na ile mamy pomysł na samych siebie. Jezus ma cały plan zbawienia Bóg, ma plan prowadzenia ludzkości. To jest zaproszenie do nas, żebyśmy podobniając się do Boga, uczyli się tej samej logiki, tego samego, tej samej sekwencji. Planowania, Przemyślenia życia i podejmowania roztropnych, konkretnych decyzji. Na zajutrz, co chcę zrobić? Jak chcę, żeby moje życie wyglądało? Pamiętajmy, podejmujemy decyzje konkretnie, osiągalnie, takie, które mogę weryfikować, czy udało się je zrealizować, czy nie. Obok tego, że Jezus planuje swoje życie, planuje swoją misję. Mamy to doświadczenie tłumu, który się schodził. Jerozolima była nie jakimś wielkim miastem, ale na czas świąt paschy bardzo mocno puchła. Nawet do miliona przybyszów do tego miasta był to olbrzymi konglomerat ludzi. To jest jedno. Drugie, świątynia została specjalnie przebudowana, żeby mogła przyjmować takie rzesze pielgrzymów. Przebudowana przez Chroda Wielkiego. I tutaj mamy tłum, który wychodzi, wrzeszczy, krzyczy Hosanna synowi Dawidowemu, król Izraela. I bądźmy ostrożni. Jeżeli chodzi o taką dynamikę tłumu, krzyki tłumu. Czasem jest tak, że ten sam tłum jednego dnia wychodzi i krzyczy Hosanna Synowi Dawidowemu, a za 5-6 dni ten sam tłum będzie krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Tak samo wydaje mi się, że to wygląda w jakiś protestach, w jakiś strajkach. W jakiejś e, takiej dynamice tłumu, działaniu tłumu. E, I to jest, myślę, po pierwsze taka nieufność do, samego, do, do, do siebie samego, żeby nie dawać się takiej logice tłumu, żeby nie dawać się porwać tłumowi, ale tak roztropnie. E, Myśleć, z jednej strony mając świadomość swojej słabości i że w momencie, kiedy krzyczę Hosanna synowi Dawidowemu, mieć świadomość, że mogę się za chwilę zaprzeć Jezusa. W momencie, kiedy staję gdzieś po tej drugiej stronie i przez swoje czyny, przez swoją postawę zaprzeczam temu, że jestem chrześcijaninem, to pamiętać, że Bóg mnie kocha i że chce mnie podnieść, że czasem będą się pojawiały te momenty upadku, ale że one nie są setnem. Setnem jest miłość Chrystusa. Logika tłumu to drugi wymiar tej Ewangelii. Trzecim momentem, punktem niezwykle ważnym jest to doświadczenie proroctwa. Tutaj jest odwołanie do osiołka. Tylko kiedy zobaczymy to u synoptyków, to okazuje się, że Jezus apostołom każe, żeby poszli i przyprowadzili osiołka. W wersji janowej Jezus sam znajduje tego osiołka. Jak było w rzeczywistości? Wydaje się, że w dniu dzisiejszym nie jesteśmy w stanie tego zrekonstruować. Ale to jest dobry prognostyk, żebyśmy pamiętali też, że wszelkiego rodzaju proroctwa w wielu przypadkach będą nie do końca. Jakby konkretne, takie jednoznaczne, czasem są pewnym, pewnymi symbolami. Zobaczcie, mamy Emanuela, to znaczy Bóg z nami, ale to nie jest imię dosłowne, tylko to jest imię symboliczne. Żebyśmy myśląc o proroctwach, czy to starotestamentalnych, czy czasami proroctwach, które możemy usłyszeć z ust ludzi obdarzonych pewnym charyzmatem, żeby do nich podchodzić, Roztropnie, może czasem nie do końca dosłownie, i bardziej patrzeć na nie jako na pewne wskazanie kierunku. To proroctwo pokazuje bardzo jasno, że przybędzie ktoś wyjątkowy do Jerozolimy, że pojawi się on i że będzie jego przyjście związane z doświadczeniem pokoju. I mamy realizację tego proroctwa pojawienie się Jezusa. Roztropność, mądrość w odczytywaniu proroctwa. Też w takich sytuacjach nie dajmy się porwać, bo czasem będą takie proroctwa apokaliptyczne o wojnach, o przewrotach, o rychłym końcu świata. Spokojnie, z dużym dystansem. To, co mówiłem wcześniej, nie dajmy się porwać logice tłumu. I ostatnia rzecz tej Ewangelii to jest. To mm, doświadczenie, w którym apostołowie nie rozumieją i rozumieją. To jest bardzo typowe dla logiki Jana, dla teologii Jana. Dzieje się jakieś wydarzenie, chociażby oczyszczenie świątyni, chociażby mowa eucharystyczna, y, jest zestawienie. Apostołowie nie rozumieją, kiedy Jezus został uwielbiony, zaczynają rozumieć. Y, to, to jest jakby świadectwo tego, że ja potrzebuję. Po pierwsze, jakiejś konkretnej drogi, żeby zrozumieć, żeby móc przyjąć pewne orędzie, żeby móc przyjąć Bożą, Boże opowiadanie. To jest jakby jeden wymiar, a drugi, zobaczcie, że potrzeba pewnego bardzo konkretnego doświadczenia. Tym doświadczeniem jest uwielbienie, uwielbienie Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Nie bójmy się czekać. Na doświadczenie Boga, spotkanie może tak jak Job spotkał, spotkał Boga, żeby zrozumieć to, co się stało wcześniej. Może to doświadczenie będzie dopiero na końcu czasów, ale dajmy sobie czas na dojrzałość, żeby móc zrozumieć Boże działanie. Zachęcam do stawania przy słowie Boga, żeby On nas prowadziło.